Witajcie w sobotnich rozważaniach koronawirusowych, które poświęcam zachęcie do lektury różnych książek. Dzisiaj mamy taki szczególny dzień, 2 maja, 1 maja święto robotnicze, 3 maja święto polskie. Jaką lekturę, która by się łączyła z tymi dwoma dniami, wam przedstawić? Myślałem nad tym i znalazłem taką jedną, którą wam pokażę teraz. To jest Stanisław Grzesiuk, Boso, ale w Ostrogach. Książka, która myślę sobie dużo mówi zarówno o Polsce, przedwojennej Polsce, a konkretnie przedwojennej Warszawie, oraz jest również przez to, że Stanisław Grzesiuk pochodził z rodziny robotniczej, jest bardzo, no jest, nawiązuje do tego 1 maja dosyć mocno, znaczy miał takie dosyć poglądy, można powiedzieć, lewicowe i robotnicze w jakimś tam sensie. Dlaczego polecam tą książkę? Polecam tą książkę dlatego, że Stanisław Grzesiuk w wyjątkowy sposób, taki bardzo bym powiedział, bardzo żywy, bardzo plastyczny, bardzo prosty jednocześnie i bardzo uczciwy, pisze o swoim dorastaniu w przedwojennej Warszawie, w takim właśnie, można powiedzieć, bardzo biednej dzielnicy, byśmy nawet może dzisiaj powiedzieli meliniarskiej. Gdybyśmy tam się na tej ulicy Tatrzańskiej jego zatrzymali, to pewnie byśmy się dzisiaj przestraszyli, jakbyśmy zobaczyli, jak ludzie żyją. Ci jego koledzy wszyscy byli podejrzani. Wszystko to się ocierało tak naprawdę, całe życie tych ludzi się ocierało o taką, można powiedzieć, krawędź prawa. Ich podstawowa zasada, że nie wolno kapować, ale wolno się zemścić, ona jakby ewidentnie pokazywała, w jakiej rzeczywistości żyli. Ale ta książka też pokazuje, że ta zasada nie była głupia. Ta zasada wynikała z pewnej określonej rzeczywistości, to znaczy tego, że nie mogli liczyć na wsparcie prawa i że ta społeczność musiała się po prostu chronić w taki, a nie inny sposób, taką, a nie inną zasadą, która akurat w tym przypadku miała zastosowanie. To nie oznacza, że gdzieś tam w związku z tym mówię o jakiejś relatywizmie moralnym, ale po prostu pokazuje, że pewne zasady i wartości muszą być skontekstualizowane i niekoniecznie możemy, czy nie powinniśmy patrzeć na pewne sytuacje z naszej dzisiejszej bezpiecznej perspektywy. Kolejna rzecz, która no, dla mnie osobiście jest taką bardzo wyjątkową rzeczą, no to moja babcia pochodzi z Warszawy i zastanawiałem się, kiedy czytałem tą książkę, czy być może kiedyś się nie spotkali, gdzieś się nie skrzyżowały te ich drogi. Także też wszystkim warszawiakom po prostu polecam, żeby się troszeczkę dowiedzieli o Warszawie, której dzisiaj nie ma. I w końcu, tak patrząc z takiej perspektywy chrześcijańskiej, myślę sobie, że ta książka uczy, a przy okazji jest to pierwsze wydanie bez skreśleń i cenzury, to też polecam, bo jest szersze. Ta książka uczy, ja bym powiedział, o godności człowieka. O tym, że niezależnie od tego, kto skąd pochodzi, ma głęboką potrzebę godności. I ta potrzeba godności nawet się w tym tytule wyraża. Boso, ale w Ostrogach. I to widać, taka pewna zadzierzystość, taka pewna twardość, ale i trzymanie się zasad moralnych, które samemu się szanuje i które samemu się przyjęło, to widać w tej książce. I myślę sobie, że to jest taka książka, która powinna chrześcijan uczyć właśnie tego, nas powinna uczyć tego, żeby patrzeć na tego człowieka obok. On jest może dziwny, on może ma dziwne zasady, ale powinniśmy być mądrzy, umieć to odkryć, umieć to zrozumieć i właśnie pewne nawet dziwne dla nas zasady potraktować jako wołanie serca, które chce tej godności doświadczyć. Niech tak się stanie. Zapraszam wszystkich do lektury. Panie Boże, błogosław nas, błogosław, abyśmy byli mądrzy i rozumieli świat, który jest wokół nas. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia.